żyje widzowie. Leciutkie wygłówki, co? Wszystko w porządku. Kanapa wygodna. Jak się, Garbat, czujesz po wczorajszym? Jest git. Ja chyba do drugiej chciałem. Do trzeciej. Ja chyba poszedłem spać na kanapę, nie? Wiesz, jaka kanapa wygodna? Baja. Ale obudziłem się o czwartej, cześć? Widzowie, patrzcie, jakie misje, kurwa. Wszystko rozjebane na stole. Chłopaki robią sobie obiad. Misja cool! Speedy, co powiesz o wczorajszym dniu? Dojebany. Patrzcie na oczy Speedy'ego, są niesamowite. Ja wczoraj się po wieczorze. Ta broda zaczęła się robić obrzydliwa, więc ją golę w piździet. Ja mam rudą brodę i dopóki, kurwa, nie znajdę sobie farby do brody, żebym się mógł farbnąć na czarno, kurwa, albo jakiś kolor włosów chociaż, bo rudych nie mam, to nie będę zapuszczał brody, bo to, kurwa, wygląda obrzydliwie. Może nie obrzydliwie, ale jest ruda. Także średnia mi odpowiada, nie? Będę farbowanym listem, to się wtedy przefarbuję. Za cholerę, nie wiem czy równo, ale obcięty. Światło takie dosyć słabe do obcinania. Czyszcze, odsłonięte. 10 lat młodziej. Może nie 10, ale tak 3 lata młodziej. Bez kitu młodziej. No, więc pozdrowy z brudy, lecimy teraz tutaj, kurwa, nie? I potem znowu zapuszczę albo wąsa i co. Widzowie, jedziemy na nowy zbiornik wodny, bo dostaliśmy informację, że jest gdzieś niedaleko. Więc nakurwiamy! Widzowie, nie wiem czy to jest chyba przez wiatr, ale ogólnie jedziemy już tutaj. Ile jedziemy? Z 10 minut? Nie no, więcej, z 20 minut jedziemy na rowerze. I teraz sobie zdaliśmy sprawę, że my jeszcze parę dni temu tutaj szliśmy z buta. I dla nas teraz to jest za dużo na rowerze, a wtedy żeśmy z buta napierdalali tyle. Masakra, kurwa, nie? Jestem w szoku, że tyle przeszliśmy. 20 km jakoś z buta. I się potem dziwiłem, że mam odciski. Ale jaj. Jeszcze do maczka, widzowie, wjedziemy, zobaczymy czy on karta działa w maczku. Pod pretekstem. A więc to coś szejka wjebnie, nie? Zobaczymy jaką mają ofertę. No i chuj, widzowie, zrobiłem sobie chęć na maka. I się okazało, że jest zamknięty. Nie wiem dlaczego. Sam McDrive podjeżdża tylko. Kolejka do McDrive'a. Jak stąd do Glasgow. A my nie możemy wejść do Maca. Nie rozumiem. Gdzie jesteśmy w ogóle? Obok tego jeziora. Obok jeziora. To jedziemy na jezioro. Jednak przyjechaliśmy do KFC jebać McDonalda za to, że jest zamknięty. Patrzcie jaką mają ofertę, nie wiem czy coś nowego jest, bo ja w sumie w KFC w Polsce nie jem. Wingsy, kurwa. Chyba nie ma nic nowego. A tak KFC wygląda. A patrzcie w ogóle to, tu jest takie coś. I tu macie taki, kurwa, jakiś kompleks, jakieś pomarańcze, chuj wie co. Beka, bo szedłem do KFC, a wyszedłem w jakimś centrum handlowym, nie? Widzowie, pierdolę to KFC. Czekamy już pół godziny na żarcie. Pierdolno. Garbaty już ma, stygnie mu, a ja czekam dalej, kurwa. Czekam na idiotę, o idzie przyjść poza... No i mam śmiecia w końcu, kurwa. Pół godziny oczekiwania i taki, patrzcie, watermelon, słomka moja. Robi wrażenie, patrzcie. Watermelon, potwór. Uwaga. Patrz jaki potwór. Ale potężny potwór. Jest tego potężnego potwora. Wszedł do moich ust. A ja? Robi wrażenie. Watermelon. Dobry śmieć, ty. Dobry. Bardzo dobry. Jak waj. No, wpierdalam, dzięki za smacznego, widzowie. Fajne sosy mają widzy. Nie wiem, czy takie są w Polsce. No fajne sosiki. Blaszka czy powiem? Burger. Widzowie, ja myślałem, że to jest kurwa sos, a to jest jakieś kurwa małe kurczaczki. Popcorn chicken. Nie rozumiem. Może będzie dobre. Pa, widzę jakieś kurwa domki, niedomki, kempingi tu jadą. W końcu jakieś miejsce zajebiste. Tu? Ale dymy. Kempingi. W końcu jakieś zajebiste miejsce. No co widzę, przegonił nas jakiś niemiecki ryj. Darmo po niemiecku ryja, chuj wie o co mu chodziło. Nie wiem czy tu wejdziemy ostatecznie. Pewnie nie. Jak zwykle się napaliliśmy i chuja wejdziemy. Jak mamy, jak tam nie wejdziemy. Nie wiem, kurwa. No ja wiedziałem, że tak będzie, chuj bombki strzelił, wracamy, kurwa. No nasz zbiornik wodny, bo tu wszystko za pieniądze.
Stadni na koni. Zatrzymaliśmy się na piweczko pod komisariatem. Tu nie ma gdzie indziej usiąść. Jestem już tak zmęczony, kurwa, po tym rowerze. Jeszcze się okazało, że w polskim sklepie... Czajcie, że w polskim sklepie jest polski sklep. Wchodzisz do polskiego sklepu i nie masz płacić polską kartą, a w Jumbo, co nie jest polskim sklepem, możesz płacić polską kartą. Wytłumaczcie mi to. Lipa. Widzowie, kąpi się. Wydaje, że płynie. A jak było? No, 54. Zaraz go kaszki wpierdolą. Chyba nie uciekał, kurwa. Beżerkuje. A chuj, ja się nie wyłowił. Ja pierdolę. Jaki zeli. Idzie dziecko, ja pierdolę. O, widzowie. Zostaw suba i nie pierdol. Idzie wielkolud. Stary wrócił. Faktycznie od razu lepiej. Stary wrócił. Od razu lepiej. Idzie. Jadę na flaku, kurwa. Ale jaja. Ja pierdolę. Mów dalej. Nie, pierdolę. Garbaty mi opowiada, kurwa, straszne historie. Jest ciemno jak chuj, nietoperze obok nas latały, to się tak zdygałem, kurwa, szkoda, że tego nikt nie nagrał. Tak się, kurwa, bałem tych nietoperzy, tak, kurwa, blisko mnie chłopie obok czoła przelatywały. A garbacz mi jeszcze opowiada straszne historie, zaraz się, kurwa, zesram, nie? Jestem przerażony jak chuj, a ten chuj mnie straszy jeszcze. Teraz przestał, skurwysyn. A, jesteś, kurwa, jednak, a, ty jesteś. Ja pierdolę. Kurwa, jak to było? Nie, że ja tylko raz pierdolę dostałem i mi się odkleiło. A podchodzę do siali i siala, ja też tylko raz dostałem. I też mi się odkleiło, ja pierdolę. Nie powtórzę tego tak jak to było, ale to było, kurwa, przemocne, nie? Podnieś się, bo się zaraz spierdolę. Siala kocur, kurwa, chuj. Siala kampany. Nie. Kampany. Widzowie, siedzimy sobie, zaraz będziemy ogarniać zmianę pracy, już tam chłopaki od nas mówią. Chłopaki od nas mówią. I co? No i ogarniamy zmianę pracy. No i zmieniamy pracę. Co tam zostało? Skąd będę jakby spać? Chyba zmieniamy. No chyba, no zobaczymy, co się da zrobić. Gdzie nie badał. Więc już muszę mieć, kurwa. Tego lekarz, tego lekarz będzie gadał. Jaki? A do mnie kiedy lekarz będzie gadał? Do mnie to na razie tylko, kurwa, ławka gada. Psychiatra chyba. Do mnie paczki w pracy gadają. A nie, kurwa, lekarz. Psychiatra. Lekarz. Miałem nie iść, to mi nie każ. Obsługa mikrofali. 20 minut! Ja pierdolę! Boże, na 20 godzin! 20 minut! Oj, może coś z tego będzie. Na 20 minut! Wiksa z rana jak śmietana. Ja pierdolę. Wypłaciliśmy sobie kasę z bankomatu. Znaczy ja sobie płaciłem, bo garbatemu nie przychodzi, bo ma inny bank jakiś, to albo z opóźnieniem, albo jutro w ogóle. No i kurwa, wypłacaliśmy te kasy z bankomatu, zaczęło padać. Nie padało. Mówię, dobra, idziemy. I zaczęło padać. Jak zwykle. I co, skoczymy sobie na jakieś żarcie, bo się nic nie jedliśmy. O, tu ma sobie hamburgery jakieś. Widzowie, patrzcie, przyszliśmy sobie na burgerki i sobie opierdolamy, o. Wydaliśmy 17 euro na dwa burgerki, 17 euro i... I taki zestawik, pić. Pierdolamy. Czekaj. Patrzcie, to jest taka restauracja, o. Szczerze mówiąc, daję 2,5 na 5. Bo kurwa, tak, po pierwsze. Jestem trochę zawiedziony. Daję 2,5 na 5, ponieważ hamburgery małe. Kupiliśmy sobie po hamburgerze, ja z bekonem, garbaty z serem. Hamburger był za mały. Był zimny. Tylko mięso było trochę
kurwa letnie i nie było zbyt ten. Ogólnie dobry, ale za mały i zimny. I co jeszcze? Siedzenia niewygodne były, bo pod kątem 90 stopni. Kto takie siedzenia robi? I nie żebym wybrzydzał, ogólnie lokal bardzo ładny. No i... no ale taki kurwa średnio bym powiedział, nie? Wydaliśmy 17 euro, a moglibyśmy wydać to na pizzę i by się bardziej najeść, nie? Garbacz. Moja ocena jest taka, że ogólnie Wi-Fi było w lokalu, no to nic, nie nic specjalnego, no bo w każdej restauracji jest darmowy Wi-Fi, no to o Wi-Fi nawet nie mówmy. Ogólnie mógł stać, jakaś osoba mogła stać przy kasie, obsługiwać klienta, a tak to musiałem czekać, żeby zamówić dwa Red Bulle, musiałem czekać z 5 minut, żeby ktoś do mnie podszedł i żebym zamówił to, co chciałem powiedzieć. I ogólnie jedzenie, to mięso same było tylko ciepłe, bułka była zimna, wszystko inne było zimne. Cheeseburger nawet, ogólnie sam sobie był na dobry smak, tylko jak było wszystko ciepłe. No i ocena moja to 2,5, mogło być lepiej, ładny lokal, ale nawet miła obsługa, ale za długo wszystko. No więc z Garbatym sobie podobnie 2,5 wystawiamy i ogólnie jak będziecie sobie w Sevenum, no to lepiej sobie iść na pizzę niż do tego lokalu, nie? Nie, możecie sobie też iść, bo nie, to nie jest tak, że to jest zły lokal. Nie, że jakieś niedobre rzeczy, bo widzieliśmy tylko hamburgera, bo tam są całe obiady też, nie? Możecie też, no ale jakbyście byli sobie w Sevenum w Holandii, byliście, no to możecie wejść, ale na przykład na obiad może będą lepsze, nie? Ale na hamburgery to tak średnio. Może nie, hamburgery. Kurwa, ja jak chuj, nie? Garbatemu siano zajebało z konta, a nic nie wypłacił, jakiś dziadek podjechał, wypłacił cały hajs. Potem on podszedł po nim, okazało się, że bankomat nie działa. Nagle kurwa Garbacz teraz idzie, okazało się, że ma tylko 100 euro i mu zajebało chyba z 200 euro z bankomatu. Chuj wie o co chodzi, kurwa, ja wypłaciłem sobie siano na chillku. Nie wiem jak to się stało, ty. Dymy. Garbacz, idę do ciebie. Siano zajebali, 350 zł. A ile ci z konta zajebało? No mówię 355 zł i 52 grosze. I taki gówniany świstek mi dali. Ja pierdolę, i co my teraz zrobimy? Chuj, nie mam pieniędzy, wyjebane mam. Ej, chuj, nie jak skurwysyn, nie? 400 zł Garbatemu zajebało. Tak z pizdy, po prostu nie ma 400 zł. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo z kim, do kogo z tym iść. Chuj wie. Ja pierdolę, lipa ty, 400 zł.